Cześć moi kochani, z tej strony Lola Van Diablos i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Spidermana. Dzisiaj kontynuujemy wątek, który rozpoczęliśmy ostatnio, czyli przywrócenie spokoju w mieście Nowy Jork. Tym się też zajmiemy, ja już sobie oznaczyłam mój cel, jest przede mną, więc możemy tam od razu śmigać. Aha, prawie jesteśmy na miejscu. Jest nasz ptaszek. Odczep się! O, jaki piękny, pasiasty dresik. Tak, to ona. Odczep się, mówię! Wszystkie bandziory w Nowym Jorku ubierają się tak samo. Nawet mu buciki pasują do tego. Zostaw mnie! Siedź cicho, paniusiu. Nie dotykaj mnie! Pomocy! Pomocy! Policja! Już biegnę. Zostawcie ją! O kurde, co my tutaj mamy? Osiłki. No dobrze, czyli głównie musimy używać sieci i przedmiotów do rzucania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Musimy uważać na pewno na tego bandziora, który jest teraz za Spider-Manem, bo te duże chłopy mają dużo krzepy. O kurde, muszę uważać na jego ciosy. O, widzicie? Ile życia mi... O ty! Kurde! Muszę na nich uważać. Zaczekajcie. Kurde! O ty! Lecimy dalej. Uratuję ci kości! Czyli tylko on mi został? O kurde. O ty! Dobra? Ze spokojem? Udało się! Odejdź stąd, albo ona zginie! Puszczaj mnie! Znowu pan z pasiastym dresikiem. Udało się. No i mamy to. Jest pani wolna. Wiedziałam, że Jameson nie ma racji. Jesteś trochę dziwny, ale masz dobre serce. Dzięki. Ma pani dokąd iść? Umiem o siebie zadbać. Nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce, ośrodek Fist. Wiem. Nie potrzebuję pomocy. Mają najlepsze naleśniki w mieście. Bez dwóch zdań. Naleśniki. Moja mama takie robiła. Nie jadłam ich od... bardzo dawno. Napiszcie mi w komentarzach, jakie są wasze ulubione naleśniki. Dzięki. Jestem ciekawa. Pajęczaku. Nazywam się Spider-Man. No dobra, kochani, co teraz? Stamtąd powinienem dojrzeć następną wieżę. Aha, czyli musimy się kopsnąć do góry. I tak zrobimy. To najpierw chyba musimy się wspiąć na ten budynek. Żeby mnie nic nie przejechało. Na razie fałszywy. Jaki fałszywy? Niestrudzony Spider-Cops wysoko obserwuje swój cel. Drugą wieżę nasłuchową. Czy ty relacjonujesz własne działania? Co? Nie, skąd? Szefowa nigdy nie rozumiała Spider-Copa. Jakie suchary. Ja pierdziu, panie, nie skacz tak. Dobra, jesteśmy blisko. Jesteśmy bardzo blisko. Tam do góry musimy się udać. No to lecimy. Uiii! Jesteśmy. Tutaj? Tutaj. Myślę, że dałbym radę zmodyfikować te wieże, żeby wykrywały nie tylko przestępstwa. Prawie! No! Jest! O, plecaczki!
Tak jest. Wieże odbierają teraz wszystkie sygnały RFID, w tym jeden w pobliżu. Co to jest? Plecaczek! To jest twój plecaczek, o tym czytałam. Będziemy kolekcjonować jego plecaki. Tych plecaków jest podobno od zasrania, za przeproszeniem. I są w nich różne itemy z jego przeszłości. No dobra, warto polecieć chyba, nie? Kurde, jak on wysoko skacze. No i super, w most mi wleciałeś. Przepraszam! Dobra, to będzie tutaj u góry. Hop, hop, hop. Za wysoko? Trochę niżej? Jest! O, wow! To jeden z moich starych plecaków. Przyczepiałem do nich nadajniki. A co masz w środku? Ciekawe, ile jest jeszcze porozrzucanych po mieście. O kurna. Naprawdę ich dużo. I widzę, że tutaj w okolicy też jest parę. No fajnie, możemy się na pewno rozejrzeć. Menu z mojej pierwszej randki z MJ. Szkoda, że nie było mnie stać na porządniejszy lokal. Ale ona nie zgłaszała zastrzeżeń. MJ to jego przyszła żona. I myślę, że nie spoileruję, bo jeżeli jesteście fanami, to wiecie. Jesteś tam? Parę przecznic dalej jest napad. Spider-Cop rusza do akcji. Pół człowiek, pół pająk. Kompletny glina. O, jak blisko. Oj, Yuri chyba nie lubi Spider-Copa. A mi te jego suchary, powiem wam szczerze, nie przeszkadzają. Jej! Jesteśmy! Otwieraj sejf! No już! I tak w biały dzień? Puk, puk! Cześć, chłopaki! Spider-Man! Ognia! No i załatwione. Chodź tu. Więcej was matka nie miała? Chłopaki, gdybyście tak harowali w uczciwej pracy, nie musielibyście być. Widzieliście to? I nikt mi nie powie, że ta gra nie ma bugów. Dobra. To wszyscy? Dobra, Yuri. Naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Nie chciałeś powiedzieć, że Spider-Cop ją naprawi? Tak sobie myślałem, Yuri. Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider-Cop, cóż, nie jest już młodzieniaszkiem. Obyś zmierzał tam, gdzie mi się wydaje. Od dzisiaj Spider-Cop przechodzi na emeryturę. Dzięki Bogu, muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider-Copa i jego niestrudzoną... Yuri? Yuri, jesteś tam? Oui. Chyba przytłoczyły ją emocje. Tam do przodu, dobra. Ale są, kochani, bugi. Ja wam nie będę ściemy sprzedawać, bo mi za granie w tą grę nikt nie płaci. Czasami się obraz rwie, czasami nie mogę drzwi otworzyć. To są drobne rzeczy, naprawdę minimalne. Ale jednak się zdarzają. Dobra, bardziej. Co jest dalej? Prawie, no. Ej! Było, prawie było. Nie wierzę. No, jest. Mamy cię.
O, i nowe plecaczki. Niedobrze. Moje trzy włoski na klacie nie potrzebują rozgłosu. Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. Ciekawe, czy doktor Octavius już wyszedł. Dobra, a jak już jesteśmy tutaj w okolicy, to może faktycznie przejdziemy się gdzieś tutaj po jakiś plecak. Może tu. Gdzie to jest? To jest tam. Doktorze, jak poszło z komisją? Przepraszam, że nawaliłem. Wcale nie, Peter. Po prostu denerwują się rychłym triumfem. Uspokoją się. Zawsze tak jest. Mam tam wrócić i posprzątać? Nie, nie. I tak wychodzę na kolację. Dokończymy jutro. Krótka przerwa, a potem dalej budujemy przyszłość. No i super, że budujecie przyszłość. To jest tam. Ale mu zazdroszczę tego optymizmu. Chyba wyszedł już z laboratorium. Mógłbym w spokoju popracować nad kostiumem. Do laboratorium pójdziemy za chwilę. Dalej pan, puszczaj pan te sieci. I do góry. Aha, i jeszcze wyżej. Damy radę. 50, 40. Mam cię. Prawie. To tutaj gdzieś? Słyszę, jak piszczy. Kurna, gdzieś ty to umieścił? 13 metrów. 15, 10. Gdzieś ty to umieścił? Serio? Nie było innych miejsc? Dobra, co my tu mamy? Kiedy Harry odbywał staż w Oscorp, próbowałem tam stworzyć prototypową płynną sieć. Nie udało się. To miejsce zawsze przynosiło mi pecha. O. No to następny plecaczek. A teraz co robimy? Musimy się udać tu, do laboratorium. Po drodze mamy antenę. To może jeszcze ten plecaczek? Czekajcie. 700 metrów. Nie jest tak tragicznie. Możemy się kopsnąć, jak już jesteśmy tutaj. Panie! Puszczaj pan te sieci normalnie, bo się wkurzę. I sobie lecimy. Ogólnie sterowanie nie jest najgorsze. To jest tu? Tu. Gdzieś tam. Dobra, ze spokojem. 52. Mamy zgłoszenie rozwoju. Tam. Celem zdarzenia jest sobie przebiegnę tu. Odbiór. Przebiegnę sobie tu. I to jest gdzie? Gdzieś tam. Jesteśmy blisko. Widzę tą młynę światła. Uiii! Jest tutaj! Jak jest słodkie! Spider pluszak! Pewien projektant z zabawek chciał ode mnie kupić prawa do wizerunku, ale żeby dostać kasę, musiałbym ujawnić swoją tożsamość. Jej! Weź ty takiego pluszaka. Mega cute. To teraz co? Teraz tu. Chociaż tak właściwie wiecie co, tutaj ta antena jest blisko. Warto tutaj zajrzeć. Tam, taram, 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 taram. Okej, okay, więc słuchajcie. To jest blisko. To jest ten budynek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ui! Albo tamten następny?
Jesteśmy. Dopasowujemy. Jest. I następne plecaki pewnie nam się pokażą. Wiecie co? To szukanie plecaków bardzo mi się podoba. Już po prostu ze względu na to, że łatwo się nim poruszać po mieście. Dobra. Ui! Dobra, dobra. Tutaj gdzieś. Jest! Może to pomoże mi zachować równowagę między życiem i pracą, jeśli znajdę czas na lekturę. Work-life balance for idiots. Ciekawe, czy ta książka naprawdę w realu istnieje. Trzeba sprawdzić. Dobra, kochani, nie ma co. Tutaj jest jakiś pościg, ale ja teraz w pościg nie będę się bawić. Pośmigamy trochę po mieście. Wpadnę w nie jeden dach. Panie, pan tak się nie rzuca, bo problem polega na tym, że mi pan później wpada w kamienicę. Blisko, tak? Ale nic mi nie pokazuje. A to jest dziwne. Very strange. Bo powinno mi pokazywać. A może ze względu na to, że tutaj... Właśnie, wiecie co? Jak już jesteśmy tak blisko... Skoczymy tam? Co nam szkodzi? I tak musimy to odblokować. Panie, na budynek pan skoczy. Dobra. To chyba tutaj, nie? Whee! Albo tam trochę niżej? To tam jednak. What? Jezu, co tutaj się dzieje? Gdzie to jest? To jest jednak tam. Przepraszam, pilna sprawa. Bardzo pilna. To tu. To jest to? Gdzie to jest? Ach, to jest to. Widzicie? Zgłupiałam kompletnie. No dalej. Jest. Dobra. Są jakieś plecaki, są pewnie jakieś zadania poboczne, ale mimo wszystko lecimy do doktorka. Trzeba sobie strój najpierw naprawić, uważam. Do wszystkich jednostek zgłoszono porwanie. Miejsce zdarzenia to Hudson Town. Mam w kostiumie algorytm, który przewiduje, gdzie mogli się skierować porywacze. Zdaję sobie z tego sprawę, natomiast ja skoncentruję się teraz na wątku głównym.
Ale jak widzicie, te historie poboczne cały czas wychodzą. I pokazują się nowe zadania. A to jest naprawdę pierdyliard zadań. Jest. Musimy pobiegnąć do góry. A, jesteśmy na miejscu. Prawie. Musimy zajść od tej strony. O, możemy eksplorować. Bardzo fajnie. Zdaje się, że doktor już wyszedł. Pora zająć się pajęczą robotą. Aha, jak najbardziej. Dobra, kochani, ale to zrobimy już w następnym odcinku. Zajmiemy się tutaj naprawianiem stroju. Mam zamiar zrobić parę questów pobocznych, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. W międzyczasie, poza nagraniem, ja sobie już niektóre anteny powłączam, znajdę też sobie niektóre plecaki, bo nie sądzę, żeby to było istotne, żeby wam pokazywać 54 plecaki i włączanie wszystkich anten. Skupimy się po prostu na walce, skupimy się na wątku głównym i zobaczymy, gdzie dojdziemy. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję wam za uwagę i życzę wam udanego dnia. Pa! Bye.